Cześć, witam serdecznie, jestem Batul. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Porozmawiamy z Robim przy piekielnej bryce. Hunter, I've got a theory. Wanna hear it? My theory is that it's underappreciated work to be an awesome badass loner. I mean, did you see what happened when Blaze read the parchment aloud? That was an act of mad genius. Maybe one day you will see Blaze for the man he truly is. I hope it comes soon. I don't. The guy's a stone cold legend. No reason why we should look for ways to tear him down. Especially after he saved our asses. After all that, we still do not have the parchment. Without it, we cannot destroy it. Here's the thing. He's got no one to rely on. It's just him out there, facing this stuff all alone. He's not gonna give us something like the parchment easily. I think we all need to cut him some slack. I am not sure how much I agree with you, but I am willing to give him another chance. In all honesty, we have no other choice. I mean, maybe if we show him a little respect, he'll show you a little respect. And if he does not? You gotta trust me on this. Seeing Blaze in action really solidified some things for me, Hunter. And what is that? Still got a long way to go if I ever want to make my mark as a spirit of vengeance. Then you have work to do. Yeah, I do. It's just hard to gain that kind of confidence when I'm always left on the sidelines. Anyways, I had to tune up the ride. She really took a beating out in the desert. Szykuje się nam kolejna postać, która do nas dołączy. No zobaczymy, jak się to skończy. Dobra, w zasadzie to możemy iść spać. Przenieśmy się tutaj. To jeszcze sprawdzę, czy tutaj. Niestety nie możemy z Wolverine'em pogadać na temat jego awansu. Dobra, zaraz obczyjemy lustrzany stół i zobaczymy, co tam się kryje. O matko, kolejna rozmowa z matką. Jestem, wiecie co, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co by było, gdybyśmy tutaj obrali troszkę inną ścieżkę, inną drogę i wybieralibyśmy te ścieżki mroku. Ciekawe, czy rzeczywiście tutaj można by było na przykład połączyć siły z Lilith. The fool Blaze risks us all with his reckless antics. Blindly wielding the parchment of power like a child with their first wooden sword. Who knows what horrors he could have unleashed? We are fortunate he did not destroy us all. Had you not forced his hand, perhaps he would not have used it, mother. Men like Blaze need little justification for their actions, don't they? Besides, it was not I who set the Soulless upon you. It's bad enough you and your misguided heroes are hell-bent on keeping the parchment from me. If someone, something else were to get their hands on that wretched thing. Wretched? You would speak ill of your precious Darkhold? The Darkhold is many things. Precious is not one of them. The book has a will of its own. It enslaves and then destroys any soul foolish enough to try and tame it. No matter how strong they may think they are. Better to help me contain the damage, lest it consume us all. As long as any of us draw breath, we will stand against it. Against you. And as I have tried so hard to explain to you, child, I am not your enemy. Then prove it. Cast away that foul book and reclaim what remains of your soul. If only it were that simple. The parchment of power will be found. The Darkhold will be made whole. He wills it so. Secret guardians, sorcerers and tinkerers,
Your so-called family will shatter before the coming storm. But you and I will stand tall, precious child. United before the eye of the midnight sun. Okej, punkt równowagi. Światłość. Całkiem fajna gra, dużo się tutaj rozmawia, dużo się prowadzi dialogów. Fabuła też jest taka, może nie jakaś wybitna, ale gra dosyć wciąga. Także generalnie powiem wam, że całkiem spoko tytuł, tym bardziej, że ja dałem za tą grę chyba 26 zł. Co my tu mamy? Sporo osób chce z nami porozmawiać. Zobaczmy, super link. Dziecko Emu, tak? Możemy się spotkać, wpadnie do mnie wieczorem, jak wszyscy będą wolni. You know, I was obsessed with the sun as a kid. A huge nuclear reactor fueling all light and life in our solar system. And then looking up at the stars at night and realizing there were other nuclear reactors, some of them even bigger and brighter, probably supporting planets just like ours. I was blown away. And now? I want to say I still am, but I saw countless stars while I was in the Kree Star Force. White dwarfs, red giants, even a couple of neutrino stars. Sadly, the sense of wonder eventually wears off, like most things. It sounds like you miss that sense of wonder. A part of me does, I guess. But I can't really complain. These powers opened a lot of doors. Makes you wonder where I'd be if the Kree's psyche magnetron hadn't turned my imagination into reality. Would I still be in the Air Force? Or NASA? Or maybe something completely out of left field, like a social media influencer with a famous cat. What would the life of regular Carol Danvers look like? I cannot imagine you being content with staying still. You're right. I get antsy when the status has been quo for too long. I am sure you would have come into powers in some other way, like some of the others here. Oh yeah? Like who? Peter, for example. You see me stumbling into radioactive spiders? Oh, I guess I did stumble into an explosion, and technically those are easier to spot. Oof, I can't imagine being that friendly all the time. That part would be rough. That's a thought. Maybe in another life. But for now, you're stuck with me in this one. O proszę, mamy czwarty poziom przyjaźni, a szósty poziom drużyny. Super. O, nic nie poczułam dwa. Przy nokaucie 20% szansy na zyskanie efektu kontratak. Limit jeden raz na turę. A, zwróćcie uwagę, że jak mamy tutaj większy poziom przyjaźni. Zwiększony asortyment sklepu z prezentami. Dobra. I dzięki temu tutaj, o, jak wyjdziemy, to mamy tutaj, o, widzicie to. Przy nokaucie 20% szansy na zyskanie efektu kontratak. Promień kosmiczny. Dobra. Wiecie co, bo chciałem sobie jeszcze jedną rzecz zrobić. Tutaj mamy coś takiego, modyfikacja. Ja tutaj mogę sobie zmienić strój bojowy. Aha, to jest zablokowane. A to kosztuje kredyty zaćmienia. Ja nie mam czegoś takiego. Okej. Okay. Nie wiem, jak to zdobyć. Wow. Nie, no nie mam tej waluty. Dobra, zostawmy. Myślałem, że sobie, wiecie co? A, możemy tutaj zmienić. Ale ten mu najbardziej pasuje. To nie będziemy tutaj zmieniać kolorów. Ewentualnie możemy tutaj mu zmienić strój codzienny. Dobra. Temu też może zmienimy, co? Strój codzienny. Ale to nie pasuje do niego to. Ewentualnie ten. A tutaj możemy kolor zmienić chyba, czy nie?
A, wróć tutaj, to było przecież. Ale szkoda mi tej waluty, dobra. Nie, nie przedłużajmy niepotrzebnie. Z Wolverine mamy, kurczę, pierwszy zerowy poziom przyjaźni. Jest dostępny awans, tylko powiem wam szczerze, nie wiem jak to aktywować. Ustawa o rejestracji superbohaterów to drażliwy temat, a ty jak uważasz, lepiej zarejestrować swoje moce, czy zachować tę wiedzę dla siebie? 6 punktów przyjaźni Iron Man, 6 punktów przyjaźni Kapitan Ameryka. A weźmy to, chociaż czekajcie, to tak, dobra. Thanks, Hunter. Niech będzie. Never seen a book create a wall of hellfire before. Rookie. Cię nie mogę nic zrobić w zasadzie. Oh, hey. O, tu jakiś kielich się pojawił, proszę. A to jest pospolity prezent, którego za bardzo nie chcę używać. Otwórzmy cewkę. Was disturbingly reckless of Johnny Blaze to read that page. No single spell in. To to jest? Hunter odblokuje nowy strój. My wszyscy mieliśmy swój wkład, nawet Blade. Dozorczyni pożyczyła nam stary medalion twojej mamy. Jesteśmy drużyną, Hunter, więc musisz się dobrze prezentować. Na czas następnych dwóch tur podwaja cały zdobywany heroizm. O kurczę, fajne. Spopielenie to chyba tą kartę mam już, a nie nowa. Wrogowie znokotowani przez... będą wybuchać, zdając 25 punktów obrażeń przez czas dwóch tur. Sudden confidence here is a good sign. Ej, czego to kosztuje? Znaczy... explain it to Hunter. Yes, although the dog armor may take extra. Co to za karta, cholera, z 8 do obrażeń? Well, hold on a minute, stop the bus. Did you just say you want me to make dog armor? Why would the dog need armor? Not armor for dogs, armor made from a sort of dog. To mam. I'm sorry. Weźmy te dwie nowe karty. Did I take a wrong turn at Frankenstein's room? Tworzenie zdolności. Nie mamy teraz na to czasu. Weźmy kolejny projekt, na przykład krew pod Juzy, bo to jest dostępne. Zastosuj modyfikacje w ulepszonych zdolnościach. Tutaj. Ulepszenie kuźni, o proszę. Odblokowuje dodatkowe przedmioty do tworzenia, a tutaj mamy odzysk zdolności bohaterów, zapewnia dodatkowe 33% esencji. No, w sumie to takie jest całkiem fajne, weźmy to. Zawsze trochę tych surowców więcej wpadnie. O, prywatna wiadomość od Wolverine'a. Nie mogę się doczekać, kiedy skopię tyłek twojej matce, ale skoro czekamy, pomyślałem, że się odezwę. Znajdź trochę czasu, pogadamy twarzą w twarz. Okej. Okay. Looking for company, Logan. Funny, you strike me as a loner. Who, me? I like people. Problem is, people usually don't like me back. Well, we need your skills, so consider yourself liked here. And my apologies about the circumstances. When you get to be my age, you end up carrying so much baggage, people would rather leave you in the dust. So, thanks for not leaving this old man behind. No need to thank me, Logan. With your expertise, I should be thanking you for helping us. You might want to save your thank yous until you work with me a bit more. There's a reason I've been freelance the last few years. Well, you are welcome to stay here as long as you want. I gotta admit, Sarah's got a pretty swanky setup. Puts Xavier's bad to shame. Some people think it is a little spooky. A spooky place for spooky people. Seems like home.
Dobra, mamy pierwszy poziom przyjaźni w końcu. Zwiększona wartość komplementów. Następna nagroda. Dobra, czekajcie, tutaj jeszcze ten chce z nami pogadać. Ah, Hunter. Just who I was hoping to see. I understand you've already been on the hunt with Blade, so you're aware of our unusual visitor on the grounds? Yes, we encountered something Blade called the Bargist. His instincts were correct. I believe it is indeed the Bargist, or someone's attempt at creating a facsimile of one. Is the Abbey in danger? Not unless we provoke it. However, it seems to harness a dark magic similar to what courses through the barrier. I need you to track this Bargist, capture it, and bring it to me here in the forge. But please, don't kill it. Ooh. It's my hope that I can find a way to use its magics to break through the barrier to the lab. After battling Hydra agents and Fallen, tracking a pup on the Abbey grounds sounds like a vacation. Do not let your guard down, Hunter. As I said, it's no ordinary dog, but a demonic entity. I suggest you bring Blade and Wolverine with you. I believe the portal will soon be at its apex. I'll do my best to keep it stable until you can cross. I'll see you there, Hunter. Track the beast quickly. Time is of the essence. How goes it, Hunter? Or is it the Hunter? Rozmowa. Ateramie, które żeśmy tutaj aktywowali, to ona jakby działa. Gdzie ona w ogóle jest tutaj? Ona jest cały czas aktywna, dobra. W sensie takim, że jak tutaj wejdziemy w karty, prawda, to możemy teraz odzyskać. O, widzicie, mamy 133 punkty. Wcześniej chyba było, nie wiem, 106. Wezwanie do broni. To jest całkiem fajna umiejętność. 57 atak. No za bardzo nie ma co tutaj wyrzucić. Nałóż efekt wrażliwość. To jest takie... Ale 114 damage, nie? No i wrażliwość. Wrażliwość też jest spoko. A ta druga karta tutaj, którą zdobyłem? Nie ma żadnej karty nowej? Czekajcie, za kogo tą kartę wziąłem? Kto to był z nami? A ten chyba, Gagatek. Spopielenie. Wrogowie znokautowania... Okej. Smagnięcie. Silne odepchnięcie. Odepchnięcie od losową kartę. To weźmy tę bramę piekie, wyrzućmy. Dobra. Prywatna wiadomość jeszcze jest na superlinku. I gotta say it. Hanging with you has been a major confidence boost. Well, sort of. Sort of? Have you seen the people we've got cruising around this place? Tony's a genius. Strange can do practically anything. Cap is a friggin' icon. Carol can fly the solar system and the fighter jet. And then there's me. With a flaming demon in my head. A flaming demon in your head is far from mundane. Yeah, it's cool. But not, you know, top shelf cool. Not like those other guys. Do not let it rattle you, Robbie. Have faith in yourself. I don't know. I don't want to mess up and disappoint anyone or, worse, get someone hurt. I made that mistake once before and I have absolutely zero desire to do it again. It is fine to worry sometimes. I confess I have done it myself. But be careful not to let that worry infect your every thought. Do not let it slow you down or make you overthink your every move. If only slowing down and overthinking was my actual problem. We all mature in different ways. Yeah, I hear you, Hunter. And I appreciate you seeing the best in me. Even if the best is Sparky. I think the best of you is yet to be discovered. No i proszę. Trzeci poziom przyjaźni. Well, if anyone was wondering...
spełni prośbę. Co to jest? Ukończono. Aha, on może ci tego nie powie, ale Wolverine naprawdę cię podziwia. Zdobądź poziom przyjaźni. Wróć do Petera Parkera zdolności, znaczy nagroda. Zdolność Wolverine, ulepszona zdolność Huntera. O, proszę. Mogę sobie wybrać jedno, czy bierzemy dwie? Zabójczy teren. O, dwie karty zdobyłem. Fajnie. Zabójczy skok. O, możemy tą kartę teraz ulepszyć. What do we have today? Grizzly old biker dudes. They just do whatever they want. Powiem wam, że mamy tyle tych prezentów, że nawet nie wiem, czy ja jestem w stanie to wszystko wykorzystać. Tych wszystkich prezentów przekazać, bo rzadko się spotyka sytuacje, w której właśnie możemy coś komuś dać. Ulepszymy tu zdolność, o, zabójczy skok. 51 obrażeń, super. Kim sobie sparing weźmie? Ja z Wolverine'em, bo ja go lubię. Znaczy on ma dobrą, jest mocną postacią. A nie mogę. Może Spidermana weźmiemy? 15 poziom, matko. Tutaj przewaga 10-5 poziomów jest. O, przywraca zdrowie co turę. Dobra. Blade ustał w nowym podkoszulku. Hunter, good to see you. A pasuje mu to. Stay on your toes, Hunter. Pasuje mu to. No point in hiding it, Hunter. I already got a whiff of that demon dog you're after. Ooh. Blade said it gave you two the slip the other night. I want in on the next run. Perhaps that is what our hunt is missing. Your positive attitude. Me? Positive? That's a new one. But I am curious about this mystery dog of yours. This supernatural beast roaming the Abbey grounds has proven difficult to track. It only seems to appear at night. Still, Strange thinks it may be critical to breaking through the barrier. Blade's no slouch, and I've seen you in action. This thing must be the real deal if it's given you trouble. It is a Barghest. It resembles a hound, but it is not. It is a spectral omen of death. I thought I smelled a weird doggy odor out by your old crypt. I chalked it up to the side effects of your resurrection. I do not smell like a dog, thank you very much. Ah, I'm just busting your chops. You smell a lot worse than a dog. This beast is vitally important. You say you picked up the scent near Hunter's Folly? Yeah, that's right. If I went back there, I could probably pick it up. No sweat. So, I'll meet you there? Did you just invite yourself along? Bet your ass I did. I'll see you at the Folly tonight. Ale to w nocy, czyli... See you at Hunter's Folly. Ale to w nocy generalnie, więc teraz tego nie zrobimy. Więc muszę misję jakąś zrobić ewentualnie, chyba że zrobimy cięcie. Ja wezmę jakąś misję poboczną. Don't jerk me around. What do you really know about this demon dog stuck in the woods out there? Ktoś tu jeszcze chce z nami porozmawiać? Jeszcze mamy tak, tutaj Blade'a. It's not just another shadow hound. There's something off about this thing. Is this visit business or pleasure? We have work to do. Then let's not waste any more time. What's going on? I spoke with Strange. He believes the Barghest is more important than we originally understood. I also talked with Wolverine. I know it was not easy for you to admit that we lost the creature. I'll get over it once we capture that damn thing. You will have your chance. The doctor feels it is imperative that we capture the creature as soon as possible for his research.
When is it ever not imperative with these guys? Wolverine has agreed to join us. I assume you have no issue there. The more the merrier. We should start up at Hunter's Folly. That's the last place I saw this thing's tracks. Wolverine also smelled something in that area, so it is agreed. Then I'll see you tonight at the Folly. Niestety nie ma czegoś takiego jak przyspieszenie czasu chyba, czy medytacja, więc... Czy musimy... You are the best girl. You know that, right? Musimy jakąś misję zrobić. I don't trust the olds when they are heads down. Just saying, Abby could use a cat. Odszyfrowanie danych wiadowczych zapewnia 33% więcej danych. Ale to ja nie wiem, czy chcę dwie operacje bohaterskie. I'm here if you need me. Przeprowadzać. Somebody bought me an America's Dad coffee mug and now I can't find it. I don't think you're familiar with kitschy coffee mug. I don't want to waste your time, so I'll be direct. I overheard you, Nico, and Magic talking in the chapel last night. I hope you three are not planning another foolish excursion to rescue you-know-who. Nico and Magic care for Wanda deeply. So deeply they are having a hard time letting her go. Hunter, I need you to be straight with me. Are they planning another attempt to save her? Yes or no? Nico did not want me to tell you, but yes. Yes, they are. I knew it. Is this Nico's crackpot idea that she can lift corruption? It is. Unbelievable. If she doesn't get herself killed, she will surely take down whoever helps her. Thank you for telling me. I will speak to her as soon as we're done here. In the meantime, is there anything else you'd like to know? Or tell me? Why did you keep the parchment's location a secret from us? Are we on that again? We are. Remember the wall of fire spectacle Blaze caused? You mean the wall of fire that engulfed the Solus? That was the result of Blaze reading the parchment, which is why I kept it away from this abbey. I care too much about the Suns to expose them to that kind of danger. So, I gave it to Blaze. It wasn't to deceive the team. It was to protect them. So what you are telling me is that you did not feel the need to protect Blaze. As I'm sure you've gathered, Blaze is someone who not only can take care of himself, but prefers to. My concern is for the Midnight Suns, and their well... Blaze's well-being is... not my responsibility. Now, is there anything else? What if we remove the corruption somehow? You already know the answer to that, which is why I suspect you just told me of Nico's plan. It's impossible. Now that we know where the page is, it will not be long until Lilith finds it. No doubt. Do you... I mean, have you considered Lilith does not have a choice in the matter? What do you mean? She sold her soul to C'thon, right? For unlimited power, yes. But does that not mean she is compelled to serve him? Even if she does not want to? What? Are you actually feeling sorry for her? Because she made her choices long ago. Perhaps there is a part of me that does pity her. Don't waste your pity on her. She doesn't deserve it. It was her decision to sell her soul to an evil elder god. She knew what she was doing. I have a favor to ask. Oh? When you talk to Nico and Magic, please go easy on them. They mean well. I know. I just can't have them continue to endanger themselves or anyone else over this. Just be gentle.
They are still grieving their friend. I'll take that into consideration. Na pewno się to odbije na nas. I have taken up enough of your time. I should go. Dobra, wiecie co? Zaraz zobaczymy, to mamy na stole. Oh, Hunter. Thanks for your honesty today. No, ale żadnych punktów przyjaźni. Aha, no bo tak, z nią nie możemy. Dobra. O, odzyskaj dane Hydry. Wiecie co, ja sobie wezmę jakąś misję. Wymaga ukończenie misji ogólnej. Dobra, zróbmy sobie jakąś misję tutaj, na przykład tą. Po tej misji myślę, że zapolujemy na tego Bargesta. Dobra, zrobiłem sobie misję, jakąś tam na poziomie łatwym, odblokowano nowy poziom trudności, heroiczny 2. Oczywiście będziemy grać dalej na tym poziomie normalnym. Mamy trochę esencji, połysk, kredyty, cewki. Ok. I teraz wrócimy do polowania na Bargesta. Mam nadzieję, że da się to jakoś ogarnąć. Grałem Spider-Manem, Iron Manem i Magic, tymi trzema postaciami. Ale chyba żadna postać nie zdobyła poziomu, niestety. Idziemy porozmawiać z Wolverine'em. A jeszcze wiecie co? Spróbuję tutaj pogłaskać Charlie. W sumie to jeszcze możemy tutaj zrobić jeden myk. No proszę. Może byśmy strój właśnie zmienili na coś innego, na jakiś nowy. Na przykład ten. O, w sumie może być to. Dobra, a tutaj sobie jeszcze codzienny strój zmienimy. Personalizacja pokoju. Tutaj możemy kolor zmienić jeszcze, dobra. You smell it, Hunter? That ain't right. There's something dangerous creeping around out here. Present company excluded. That is the scent Blade was tracking. Blade, huh? Yeah, he's got a pretty good nose for this kind of thing. Not as good as mine, though. Feel like snooping around? Pewnie. Let us get this thing. Okay, I like that attitude. Grab your dog and follow me. Patrzcie, jaki mamy strój teraz, super. Where'd you get that dog anyway? I know it ain't from the pound. It is a long story. We got time. When I was younger, Lilith would send wave after wave of her children to attack the Abbey's defenses. I trained with Agatha and Caretaker by clearing out whatever monsters were lingering around the perimeter. One day, an entire pack of Shadowhounds tried to swarm the gate. They did not have much of a chance against us. And when the smoke cleared, there was Charlie, the lone survivor. Didn't have the heart to finish the job. I do not know what it was. Something about the look she gave me. I could not put her down. She was sleeping at the foot of my bed by the next night. Sounds like you got yourself a friend for life. Dobra, mamy tutaj jakiś teleport, widzicie? O, shit. Pewnie bez walki się nie obejdzie. The portal stayed open this time. Yeah, almost feels too easy. Guess we go in and kick its ass. Mind if I tag along? How long have you been standing here? Long enough to watch that thing run right by you. Or are you gonna brood in the dark or come with us? Dobra, robimy misję. Damn thing got away. You thinking what I'm thinking? Polowanie na Bargesta. Rozpocznij. Hunter, hold on just a moment. What is it, Doctor? I doubt that portal is going to stay open forever. The creature you've been pursuing, I suspect now it may be some kind of Hydra experiment or worse.
The Barghest? I thought we had all accepted its mythical origins. I'm skeptical that the beast just jumped from the pages of ancient lore. No, there's something else afoot here. We had planned on putting it down regardless of where it came from. Actually, if you could bring it in alive, I think there may be a great deal we could learn from it. No promises, Doctor. You do remember who my hunting partners are? Yes, I realize you're all very eager, especially Wolverine. But do your best. Spróbujemy go nie zawieść. No, chociaż nie wiem, czy w ogóle można misję spaprać, jakby, nie? Dobra, upiory Lid kontrolują Barghesta, pokona je i Barghesta, by zakończyć łowy. Rada, upiory i wrogowie pod wpływem duchowej więzi muszą wszyscy zostać znokautowani w tej samej turze, by naprawdę ich pokonać. Jeśli pod koniec tury jakiemukolwiek wrogowi pod wpływem duchowej więzi zostanie zdrowie, wszyscy znokautowani wrogowie pod wpływem duchowej więzi zostaną ocuceni. Powiem wam, że to jest popierdzielona sprawa. O matko. The pieces all came together a bit too perfectly. You're telling me all that mythical creature hype came down to this? At least now we know for sure. Shit, ej, gość ma kuźwa 264 punkty życia. O, w mordę jeża. O, fuck. Aha, to zabi... Że co, kuźwa? Aha, to tylko z tej dwójki, tak? Się... Pokonaj wszystkich wrogów, ale... O, w mordę jeża, jaka misja. Tutaj jest ta więź z tymi dwoma przeciwnikami. Nie no, ci przeciwnicy giną, tylko ci, co mają tutaj te więzi. Okej, okay, dobra, już myślałem, że z wszystkimi tak będę musiał, kurczę, robić. Ja... Czekajcie, mam nie mam krzepy nałożonej? O kurde, myślałem, że krzepa się pojawi, ale lipa. Szlak. Now it's my turn. We will not fall that easily. Leave some for the rest of us. Raz, dwa. I saw a move like that once, centuries ago. Dobra, tyle. W zasadzie. Ciężka misja, jest kontratak, super. Fajnie, że nałożyłem tą prowokację. Ups, krwawienie się siadło. Is irritating. Coming at me now. Czekajcie, tu się... I realize, of course, the three of you aren't known for your restraint, but try to bring the creature back in one piece. I still need to study it when you're done. Might not be up to us, Doc. That thing gets feisty. No promises. Uzdrowienie, krwawienie tutaj mamy i spaczenie. O kurde, to muszę to usunąć. Shit. Crude, but effective.
Aha. Łańcuch 4 to sobie zostawmy. Kradzież życia. Łańcuch 4. O kurde, jaka karta. Wiecie co, za bardzo nie mam tutaj usunąć. Shit. A wiem, co możemy jeszcze zrobić. Welcome assistance. Cholera. Wyjmę tą kartę. No kuźdź debela. Time's up for these jumps. Kurczę, ma pewny pasek zdrowia. Jaki pech. Raz, dwa. Trzy. Tego tak jeszcze nie widziałem. Fajne, fajne. I krwawienie siadło. Ajajajajaj. Wiecie co, tą kartę muszę wymienić, bo tutaj mamy daj wszystkim kartą gwiazda zaranna plus 28 obrażeń. A tą kartę mam tylko jedną. Aha, jest zero kart, okej. Okej. Wiecie, powiem wam, że trochę kiepska sprawa, bo tu mamy tylko mało 128 punktów życia, tu mam jeszcze krwawienie i klątwę nałożoną. Szlak. Shit. You don't know who you're messing with. I'll make you suffer for that. Aha. Założone, dobra. Hydra seems quite intent on protecting the bar guest. I would think that's a good indicator of its potential value to us. Or maybe Hydra just doesn't like us and the dog is irrelevant. Did Tony put you up to this, or are you just providing color commentary out of personal curiosity? I'm just here to make sure no innocent dogs are harmed by your theories. Shit. Kurczę, nie mam za bardzo czym zaatakować. Cholera jasna. Tutaj jest efekt krwawienia. Znaczy tutaj ta padnie. These fanatics are always the same. O! They cannot possibly match your strength. Dobra, spoko, przydałoby się nam leczenie. Shit. Kradzież życia. Hellblade ma cały pasek, ten nie ma nic, cholera. Widzicie co, nałożę ten... aha, prowokacja. No to nie. Shit. Shit. Wiecie co, coś bym wymienił. Dwa mam. Dwa kołki. Cholera. Te suczki trzeba pokonać, cholera. 114, ono. Mam tylko jedno zagranie karty.
Tylko sami są wrażliwością. Kurczę, to zostawiłbym to. Kradzież życia 108. Muszę wymienić kartę jeszcze. Wymienimy to, niestety. Szybkość. Ona ma krwawienie, ta tak samo ma krwawienie. Cholera, sprowokowano. Fantastycznie. Dobra, myślę, że... Może to pomoże? Przecież miały krwawienie. No szlak dobra. No wreszcie. To zadziałało. Demonic entity that has likely taken many innocent lives over the centuries. You ever hear the saying, there are no bad dogs, just bad owners? Of all people, I thought you would understand the nature of the beast, Logan. O, osuć. Za darmo wyczerpanie. A wyczerpanie to jest usuwana z walki po zagraniu lub odrzuceniu. Czyli to samo, co to jest. Tylko tak, jak ja to wezmę, dostanę mi jeden punkt heroizmu i nie będę mógł żadnej karty użyć. Szlag mnie to trafił. Okej, tu jest krwawienie nałożone. Tutaj by się przydało jakiś atak zadać. Ale mam mało życia. 114. Ale co później? Zostanie mi jeden punkt tego. I 110. Na to braknie. No niestety nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Cholera. To możemy wywalić w sumie. Chociaż 234, chociaż to może wywalmy. Prowokacja względem wszystkich wrogów na obszarze. Cholera, to nie chcę tego. Chociaż... Mamy 3 punkty. Teraz tak. Tego byśmy pokonali i tutaj zostanie ten jeden. No do dupy. Cholera. Ajajaj. Trzeba grać. Muszę z tego skorzystać niestety.
something real special. The blood of heroes will sustain us. For her! 15. A kontratak gdzie jest? Weak grow weak. An enduring pain. Stay down. Number one here. Maybe it's time to quit this racket. You don't want to get up. We can wait. Czekajcie, bo Marquez ma przetrwać. By now, I would hope we've all seen enough of the bar guest in action to understand its nature. It's a little mean, but not any worse than the rest of them. Yes, maybe it is just scared of unwelcome intruders. I've yet to hear any other proposals on how we might break through the barrier. If anyone has a non-bar guest solution, I'm all ears. No, a co my tu mamy? Łańcuch 3. Aha, shit. Hope you're ready. Our pact will not be broken. Słabość sprowokowano. Wrażliwość. That's one hell of a move. Wiem. Musimy drugiego przeciwnika zabić. Tylko pytanie, czy damy radę? Chyba nie. Czekajcie, aż ewentualnie, chociaż... A, wrażliwość jest nałożona? Nie. I've got a reputation to protect. No, taka misja, powiem wam, dosyć wymagająca, ale się udało. O matko, ale słaby rezultat, słaby wynik. Żadnej nagrody nie otrzymaliśmy, tylko 50 sztuk połysku. Więc to myślałem, że tego Bargesta musimy w jakiś sposób złapać, nie wiem. Podczas walki, a tutaj widzę, że chyba nie o to chodziło. Your magic may be powerful, doctor, but I am still impressed you managed to contain the Bargest. No less impressive than your efforts to capture it, Hunter. I believe in its weakened state the creature will remain bound here. And what do you plan on doing with it now? The first step will be carefully transporting the beast down to the forge, a delicate operation I plan to handle personally. Why don't you come by tomorrow before I begin the actual research? I'll know more then. Dobra, ludziska. Myślę, że to tyle chyba. Jeśli chodzi o ten odcinek. Too bad we can't train it. Give it time. We get desperate enough, I'm sure someone will try it. Nie mamy już niestety czasu na jakieś dalsze. Także to wszystko, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pioneczka. We need to understand how Hydra was able to create something like this. You're on your own getting it back to the forge.